Jeśli chodzi w ogóle o więzadła uszkodzone, zerwane, bardzo dużo więzadeł w naszym ciele na szczęście goi się nieoperacyjnie, dobrze leczy się zachowawczo. Coraz rzadziej unieruchamiamy stawy, a pomimo to te więzadła dobrze się goją, leczą. Natomiast jest nadal kilka sytuacji, w których jedynym rozwiązaniem jest leczenie operacyjne i tutaj mówimy na przykład o więzadle właśnie krzyżowym przednim. W kolanie więzadła poboczne szybko zdiagnozowane, leczą się dobrze zachowawczo. Więzadło krzyżowe tylne zdiagnozowane w pierwszej dobie i prawidłowo zaopatrzone w specjalną ortezę wypychającą goleń do przodu leczy się w dużej części przypadków zachowawczo bardzo dobrze. Więzadło krzyżowe przednie nigdy. Także niezależnie od tego, jakie jest postępowanie bezpośrednio po urazie, jak szybka diagnoza, tutaj zawsze niestety kończy się zabiegiem operacyjnym, jeśli chcemy, aby pacjent był zdrowy przede wszystkim, ale również później aktywny fizycznie na tym samym poziomie co wcześniej i aby nie miał zmian zwyrodnieniowych w przyszłości. Jeśli chodzi o więzadła krzyżowe, wiele pomysłów było w historii leczenia tych więzadeł, w historii operacyjnego leczenia tych więzadeł. Wiele lat próbowano i do dzisiaj są takie metody szyć te więzadła. Dotychczas prawie wszystkie z nich były nieskuteczne. Okazuje się, że to więzadło zszyte już nie działa tak jak powinno i najczęściej zrywa się kolejny raz. Jest teraz jedna z metod znowu nowa, która polega na zszyciu tego więzadła. Natomiast jeszcze wyniki są zbyt krótkie, żeby oceniać, że może ta wreszcie metoda jest skuteczna. Dlatego najbardziej popularną i skuteczną, najczęściej stosowaną metodą jest przeszczep tego więzadła, czyli pobranie materiału na więzadło z innej części ciała lub z banku tkanek od nieboszczyka lub sztucznego przeszczepu i wstawienie w miejsce pierwotnego więzadła. Jeśli chodzi o więzadła, przeszczepy sztuczne, również wiele metod w historii leczenia tych więzadeł polegało na przeszczepianiu najróżniejszych sztucznych materiałów. Większość z nich też okazała się gorsza niż własne tkanki. Natomiast jeśli chodzi o przeszczepy alogeniczne, czyli z banku tkanek, stosuje się je, ale również już jest wiele doniesień naukowych, które udowadniają, że również o wiele więcej nawrotowych zerwań jest przeszczepów alogenicznych od naszych własnych. Dlatego nadal najskuteczniejszą metodą, którą niemal zawsze stosuje się w leczeniu zawodowych sportowców, a to znaczy, że jest to rzeczywiście skuteczna metoda, to są przeszczepy własne. Najczęstsze miejsca, z których pobiera się taki przeszczep, to jest 1/3 środkowa więzadła rzepki lub ścięgna mięśni hamstringów, najczęściej półścięgnistego i smukłego. W sporcie zawodowym jest taka tendencja, aby w ostatnim czasie częściej stosować przeszczep z więzadła rzepki. Wydaje się, że może odrobinę mniej ponownych urazów jest tego więzadła po zastosowaniu takiego przeszczepu.